for the broken hearted. Kreatywni mają szansy. Postanowiliśmy odbić rozmowę z panią dyrektor Szkoły Podstawowej w Bełce, Elżbietą Gineł. Czy praca dyrektora jest trudna i wymaga dużego zaangażowania? W pewnym sensie tak, ponieważ trzeba decydować często o różnych sprawach, ale jest przyjemną pracą, ciekawą, spotyka się ciekawych ludzi na swojej drodze. Praca z młodzieżą, z dziećmi, z nauczycielami daje dużo satysfakcji. Nie wiem, czy jeszcze coś mówię. Ostatnio widać, że nasza szkoła została odremontowana i powstało obok niej wiele różnych, różnych rzeczy, na przykład boiska, parki, plac zabaw dla dzieci i parking. Skąd pozyskaliście fundusze na te inwestycje? Pieniądze zostały pozyskane z unijnego projektu w ramach odnowy wsi, cały projekt, ale w ramach tego projektu zostało też dofinansowanie z Urzędu Gminy, ponieważ wyszły prace, które nie były ujęte, nie zostały przewidziane z różnych powodów, takie jak na przykład wymiana szamba, studzienki kanalizacyjne, i te pieniądze zostały dołożone właśnie z Urzędu Gminy, za co serdecznie dziękujemy, że wygląda w ten taki obiekt, jak jest dzisiaj. Jeszcze trwają prace, za kilka dni będzie już budowa oddana. Czy dzieci są zadowolone z przeprowadzonych reform? Ale chodzi o reformy. Inwestycje koło szkoły z orków. Tak, oczywiście dzieci już są bardzo zadowolone, nie mogą się doczekać, ponieważ boisko było praktycznie nieczynne od wiosny, jesieni. I będzie dopiero
mogą sobie zagrać dopiero we wrześniu, ponieważ w czasie wakacji trawa musi się ukorzenić, musi być kilkakrotnie skoszona. Wiadomo, że dzieci i młodzież no, bardzo są zadowoleni, podoba im się właśnie ta inwestycja. Dziękujemy za to. Dziękuję. A song for the broken hearted. Stood their ground.